orientuję, zaczęło się to w Stanach. My coworking rozpoczęliśmy w Katowicach 2 lata temu, w 2008 roku otwarliśmy to biuro coworkingowe. Mieliśmy już tutaj osoby zajmujące się różnymi branżami. Była to działalność np. księgowa, biura turystycznego, prawnicy, informatycy, programiści, graficy. Przeważnie to są osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Często u takich osób to się po prostu zmienia, one potem muszą zatrudnić następne osoby. No i coworking jest jakby nie było na start, prawda? Potem jak firma takiej osoby się rozwija, ta osoba szuka innego biura, większego dla swoich pracowników, dla siebie. Za dnia wszyscy oczywiście pracują, potem często udajemy się jakieś wspólne spotkania, poznajemy się, czasem jakaś partyjka w Guitar Hero. Coraz więcej biur coworkingowych się otwiera w Polsce. W Krakowie jest chyba 4 czy 5 biur coworkingowych. Coworkingowy, nie wspominając o Warszawie czy też Wrocławiu. W Katowicach to jest dopiero początek, no ale mam nadzieję, że to się rozwinie i że ludzie będą chcieli korzystać przede wszystkim z tego. Pracuję w firmie, która zajmuje się zarządzaniem informacją budowlaną i że tak powiem, miło mi się tutaj z panami pracuję. Też nie wiedziałam, co to jest coworking, też dopiero się pierwszy raz mam styk z taką formą pracy, że mam do czynienia tutaj z ludźmi, którzy pracują w różnych branżach. Też pierwszy raz, no mnie się tutaj w takiej, w tak powiem, formie pracuje. I, no i uważam, że całkiem fajna rzecz, fajna możliwość spotkania różnych ludzi i różnych branż w jednym tym samym miejscu, jakby nie było. No i tak jak mówię, no moja praca też polega na tym, że głównie tutaj mam styk z klientem. Też tutaj muszę przedstawić swoją ofertę swojej firmy, zrealizować tutaj spotkanie sfinalizować, żeby było jak najwięcej, że tak powiem, efektów plusowych z mojej pracy. Natomiast generalnie no, jestem osobą, która jest na samodzielnym stanowisku, tak jak właśnie coworking tutaj polega na tym. Ja prowadzę tutaj jednoosobowe biuro. Skoro pracujemy jako praca, że musimy sobie pozwolić na to, żeby przerwać pracę dla relaksu, właśnie sobie zagrać i odprężyć się przy chociażby Xboxie i takim. Nie, zaczynaliśmy od easy, ale teraz już gramy na hardzie, więc jest nieźle. Może zejdziemy do eksperta, zaczynamy od następnego spotkania.